Blisko 60 lat temu, dokładnie w 1963 roku, zakupiono do zbiorów wawelskich w krakowskiej Desie to bardzo okazałe srebro gdańskie, które tutaj mamy w gablocie. I w naszym skarbcu rzadko się zdarza, aby jakiś przedmiot miał swoją specjalną gablotę. Tak jest w przypadku tej kasety na przybory do pisania, która, jako się rzekło, jest przedmiotem okazałym, waży ponad 5 kilo, jest wyrobem średniej dobrej klasy artystycznej, kontrowersyjnym w momencie zakupu. Stara tradycja, zapisana w XIX-wiecznych katalogach i enuncjacjach prasowych, widziała w tym zabytek XVI-wieczny. Według tej tradycji kaseta miała być łupem hetmana Jana Zamoyskiego, który pokonał w bitwie pod Byczyną arcyksięcia Maksymiliana Habsburga, pretendenta do polskiej korony. Miała być takim trofeum w rodzinie Zamoyskich, przechowywanym najpierw w Zamościu, a później w Pałacu Błękitnym w Warszawie. XIX-wieczne przechowywanie tej kasety w warszawskiej rezydencji Zamoyskich jest potwierdzone na różne sposoby, potwierdzone archiwalnie, potwierdzone także wzmiankami w katalogach wystaw, dlatego że w roku 1880 i w 1887 na dwóch wystawach starożytności prezentowano ten niezwykły dość zabytek. Mamy nawet fotografie z tych prezentacji ukazujące kasetę zamkniętą, tak jak ją tutaj widzimy, i kasetę otwartą. Po uchyleniu wieka ukazuje się wnętrze z ażurową przegrodą i dwugłowym orłem oraz piasecznica i kałamarz i miejsce na gęsie pióro, zresztą takie gęsie pióro tam nawet się zachowało, już dodane później do tej kasety. Ale wbrew temu, co myśleli starożytnicy, począwszy od Natalii z Bispingów-Kickiej, która w roku 1840 narysowała tę kasetę z myślą o albumie pamiątek i innych starożytności krajowych, to kaseta niestety nie jest wyrobem XVI-wiecznym, lecz jest autoryzowanym dziełem Nataniela Szlaubica, wziętego chociaż nie najwyższej rangi złotnika gdańskiego z przełomu XVII i XVIII wieku, znanego głównie jako ojciec i pierwszy nauczyciel najwybitniejszego mistrza złotniczego kunsztu, jaki działał w środkowo-wschodniej Europie w XVIII stulecie, Johanna Gottfrieda Szlaubica. Warsztat ojca, czyli Nataniela Szlaubica, był dużą pracownią złotniczą i w niej, począwszy od roku 1690, wykonywano rozmaite, przede wszystkim naczynia stołowe, i my w naszych zbiorach mamy kufel ze sceną znalezienia Mojżesza, mamy kubek srebrny, mamy także niewielkie pudełko zdobione filigranem. Natomiast ta kaseta została sporządzona na samym początku XVIII stulecia i wybite znaki złotnicze, a także stylizacja usychającego akantu dekorującego ścianki i wieko tego naczynia wraz z antykizującymi popiersiami wskazuje dość jednoznacznie na powstanie właśnie na samym początku tego dość niezwykłego stulecia, jakim był wiek XVIII. W Gdańsku wiek XVIII to jest czas, kiedy przez miasto przetaczały się różne wojska, i szwedzkie, i polskie. I to jest także czas, kiedy nad Motławą rezydowało bardzo wielu dość wpływowych i znaczących przedstawicieli rosyjskiej elity, którzy byli takimi klasycznymi agentami Piotra I,
którzy chcieli dopilnować rosyjskich interesów w basenie Morza Bałtyckiego. Jeden z takich nieznanych nam z imienia już dzisiaj dostojników rosyjskich był, jak sądzę, pierwszym właścicielem tej kasety, bo owa ażurowa przegroda z dwugłowym orłem to jest po prostu herb Cesarstwa Rosyjskiego, godło Cesarstwa Rosyjskiego. I ów dwugłowy orzeł jednoznacznie świadczy, że ktoś albo sam zainteresowany, albo ktoś, kto miał interes, aby wkupić się w łaski tego rosyjskiego rezydenta w Gdańsku, zamówił to bardzo okazałe dzieło, które wśród zachowanych dzieł Nataniela Szlaubica ma tylko jeden odpowiednik. Nieco gorszej klasy artystycznej, ale podobnie wielkiej skali, kasetę na przybory do pisania przechowywaną w Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Nasza kaseta od początku XIX stulecia aż do pożaru Pałacu Błękitnego we wrześniu 1939 roku była własnością Zamoyskich i znajdowała się w Warszawie. Jej losy wojenne i powojenne aż do zaoferowania w krakowskiej Desie w 1963 roku nie są znane. Ona niekoniecznie musiała być łupem z pałacu, chociaż wiemy, że część wyposażenia siedziby rodu Zamoyskich się spaliła, część była rozkradana, ale część uratowana przez samych Zamoyskich, którzy sprzedawali zarówno w Warszawie, jak i po wojnie, po wyemigrowaniu już na zachodzie Europy rozmaite kosztowności i dzieła sztuki, no bo jakoś musieli się utrzymać w tym trudnym powojennym czasie. Dzisiaj to dzieło jest jednym z okazalszych wśród całego szeregu gdańskich wyrobów luksusowych przechowywanych w Skarbcu Koronnym. My właściwie poza samym Gdańskiem jesteśmy jedną z największych zbiornic gedanianów dzieł sztuki powstałych dla Gdańska, w Gdańsku, albo przez gdańskich artystów stworzonych, a dotrwałych do dnia dzisiejszego. Dobrze wiemy, że zarówno czasy zaborów, jak i dwie wojny światowe dokonały ogromnego spustoszenia wśród dzieł sztuki i pamiątek historycznych związanych z tą nadmotławską metropolią i jednym z najważniejszych miast w środkowo-wschodniej Europie, prawdziwą perłą w koronie Rzeczypospolitej. I my chlubimy się zarówno dziełami Nataniela, jak i Johanna Gottfrieda Szlaubica. Dzieła tego ostatniego eksponowane są na pierwszym piętrze zamku, a w skarbcu mamy tych kilka wymienionych prac jego i jego współpracowników, a sama kaseta, która kojarzy się z rzymskim sarkofagiem, stąd ta postać spoczywająca, tego rycerza, który trzyma herb Jelita, herb Zamoyskich, jedyny dodatek wtórny na tej kasecie, on był kojarzony z takim rzymskim rycerzem, którego usiłowano w XIX wieku nawet identyfikować z Janem Zamoyskim. No ale w rzeczywistości to jest kolejny przejaw antykizacji w złotnictwie gdańskim. Antykizacji bardzo popularnej u schyłku XVII i na początku XVIII stulecia. Popularnej nie tylko zresztą w Gdańsku, bo także w środowisku artystów skupionych na dworze Jana III Sobieskiego. Antykizacja była jednym z ważnych środków wyrazu artystycznego. Ten jeden z około 800 zabytków eksponowanych w obecnym Skarbcu Koronnym uświadamia nam, jak wiele tutaj ciekawych zabytków, interesujących zabytków nie tylko dla miłośników dawnego Gdańska czy dawnego złotnictwa możemy odnaleźć,
i jak wiele rozmaitych historii, małych i dużych, kryje się w tych kosztownych przedmiotach.